Dobra, pozwolicie, że sobie rurkę z kranem zjem. No, nie wiem, Seba. Ale dobrze, że podpowiedziałeś, bo bym trochę nie wpadła. Nie mogę przejść przez lustro. Pulcheria. Wiesz, co tam jest napisane? Boże. The ancient Hittite inscription says that you... dziękuję, Sharkens, za followka, bardzo. You cannot enter the mirror from this side. First you need to go out through it. Find another entrance. I musimy znaleźć jakieś inne przejście. W ogóle. Super. Świetnie, to mi bardzo pomogło. To jest tak jakby od dupy strony. Gdzie ja mam z tobą iść, kocie? Może on wystraży wronę? Chodź, kocie. O Boże. Znikający kot. Czyli mogę zaproponować pieniądze temu gościowi od muzyki, żeby przestał grać. Ale nie mam pieniędzy. Znaczy mam biżuterię, ale... No, mam klucz! Ej, mam klucz, Boże drogi, jestem debilem. Chyba wyciągnął z tego lustra. Ja pikole, po prostu nie zajarzyłam nawet tego. No chciałam tego ptaka wystraszyć, ale coś nie chciało działać. To dziwne, że on by chciał pieniędzy, skoro jest duchem. No ale... Dobra, dawaj ten klucz. Olive oil. Oliwka z oliwek. Świetnie. Do czego ja mam to użyć? Chyba do niczego. A, oliwa z oliwek. Mieliśmy coś naoliwić? Nie przypominam sobie. No chyba, że mam naoliwić tych panów. Aha! Okej, okay. Trochę się nie spodziewałam, że to zadziała. Ojej, tu jest jakieś... O, matko, tu są przejścia gdzie indziej w ogóle. To nie są ci sami panowie. Co tam byli? W ogóle, co to było? No, posypali się. Ojej! Muzeum! Duma taty! Matko! On ograbił muzeum w Egipcie. Smarik wykończył. Hmm.
maska Anubisa. If I put it on, I look pretty scary. O, może ją zakładać na głowę, super. Gdzie Lara, no? Czyli postawiliśmy na broń chemiczną, tak. Nie się nie otwiera. Jest potrzebna dźwignia. Łom? Ojej. Trumna w trumnie. Krów zwieje na bank. No, może. Aha. No, ale... No, co ja to otwieram? Nie wiem, nie rozumiem. Sekhmet is a goddess, the head of lioness. No, ona mówi, że szkoda, że nie ma tutaj bogini z głową kota, czyli Bastet pewnie. Bo Sekhmet ma głowę lwa. Ale tutaj nic raczej mi się nie da zrobić z tym. To. Mami, just by looking at the lid of the sarcophagus, you can see that a rich man lays here. Czyli tutaj ktoś bogaty leży. Nie wiadomo. To. Tutaj też tego nie mogę otworzyć. Aha. Mumia młodego mężczyzny. Mój ojciec mówił, że został zabity podczas bitwy. Ej, nie zdążyłam przeczytać, kurde. Matrioszka. No, chyba tak. Faraon był kurdu. O, Ank jest! Boże, gdzie jest Lara Croft? There is a man in the sarcophagus. Ojej, a poacher. Nie wiem, co to znaczy poacher. He lived somewhere in the swamps. Mieszkał gdzieś na bagnach. Miał dużego psa. O, to ten był, co był przywiązany chyba. A slicker and a big drinker. Jakiś pijaczyna. The past used to have problems with the law. W przeszłości miał problemy z prawem. Ktoś go zabił i ukrył w tym sarkofagu. Spoko. Usownik. Może. Kosmos. Aha, muszę się przyjrzeć bliżej. The cloth is torn. One button is missing. Czyli jest wyrwany jakiś kawałek ubrania. Czy to jest ten, który mamy? Aha, nie da się tego sprawdzić w ten sposób. Canop. O matko, there is nothing inside. It's canop. Ja tutaj chyba przechowywano te. Narządy. Mi się wydaje. O, kotek! This cat is almost as beautiful as I am. Oczywiście. Oczywiście, kocie. The lid is not opening. The mummy is of a once beautiful girl. You can't say that now, but once upon a time she probably broke more than one heart. Czyli jest to trumna jakiejś pięknej dziewczyny, która pewnie nieraz złamała serce czyjeś. Dobry wieczór, Kruger. Matko, ale nie spodziewałam się, że będziemy chodzić po takich miejscach. Aha, tutaj się zmienia kolor. No jest jakieś ukryte przejście, ale... My tutaj potrzebujemy chyba jakiś artefakt, żeby tu przejść. Dobra, dalej nie przejdziemy. Tak, wiem, że jest secret passage. Dobranoc, Mikołaj. A dzisiaj oglądała teleturniej, była cała kolejka pytań o ikoniczne horrory. Znałem odpowiedź na każde pytanie. Zdziwiło mnie to, bo kojarzyłam niektóre tylko z internetu i rozmów, a nie z samych filmów.
w sumie lubię horrory, tylko nie mam z nim oglądać. O nie, biedny Sebuś. Ja zawsze sama oglądałam. Też lubiłam horrory, chociaż strasznie ciężko znaleźć dobry horror teraz, w dzisiejszych czasach, niestety. Ciało i będziemy straszyć jako mumia. Jakie masz plany na wakacje? Mam plany na drugą połowę sierpnia. Wyjeżdżamy z precelkiem na tydzień w górki. A tak to będziecie się ze mną męczyć do tego czasu. Our ancestor is an admiral. They say he is the king advisor. Czyli jej przodkiem był jakiś admirał. I był jakby doradcą króla, czy coś takiego. Wielki pradziadek. Znaczy nie wielki pradziadek, tylko pewnie prapradziadek, czy coś. Lubił jeść dobre jedzenie. Czy ja mogę wejść tam na górę? No mogę. Najpierw tutaj pójdę. No bo niestety nad morze Rowpristine jest bardzo drogo. W górach jest trochę taniej. Tak, tutaj jest precelek. Precelek jest na czacie. Znaczy tak mi się wydaje, że jest, chyba że usnął. To jest ogólnie mój chłopak. Wielki bradziatek. Portrait of my aunt should hang here, but the artist did not finish painting. O nie. Artysta nie dokończył obrazu jej cioci i on tutaj nie zawisł. Niestety potem ten artysta zniknął. No, niestety. Znaczy przypuszczam, że Rowpristine jakbym chciała, nie wiem, jakieś może mniejsze miejsce nad morzem, takie mniej oblegane przez ludzi czy coś, no to może coś by się znalazło, ale wydaje mi się, że niestety to polskie morze, jak się wyjeżdża, to nawet jest drożej niż w Hiszpanii czy gdzieś w Grecji. A wcale nie jest lepiej, że tak pod względem, wiecie, czystości czy coś, nie? Nasze polskie morze to raczej nie grzeszy czystością. Przynajmniej z tego, co pamiętam. Kiedyś bym chciała jeszcze. Mam nadzieję, że kiedyś się jeszcze uda, ale no na chwilę obecną to niestety nie. Precel śpi. No, też mi się troszkę tak wydaje, że mu się przysnęło. Kąty rybackie, okej. Okay. Very noble person, distant relative on the parental side. Okej. Okay. A to jest mamusia i tatuś. Aha, i tu są jakieś kolejne drzwi. Jest zegar. Coś, czegoś tu brakuje. O matko, coś można zrobić, ale nie wiem co. Aha, i to jest kolejny... Aha, i myśmy tu byli. No dobra. To chodźmy, zwiedzajmy od tej strony. Mnie strasznie śmieszy nadal fakt, że wyjechałam nad Morze Śródziemne na 3 tygodnie, kiedy nad naszym polskim i czystym morzem nie było mnie jeszcze ani razu. Nie no, zdarza się, wiadomo. Gracie wspólnie w jakieś gry? Z precelkiem tak. Często się zdarzało. Ostatnio żeśmy grali w... Co to było? What the Golf? Czy coś takiego? Taka śmieszna gierka z golfem. Na ostatnim streamie w sobotę żeśmy grali. Jak raz na jakiś czas sobie gramy w jakieś Lego, też gramy. Jakieś dziwne gierki typu Moving Out na przykład. Cześć ponownie, Hito. Rycerze uspokoili to i trochę brak. No to jest to w sumie opportunity, bo nad naszym morze jeszcze się nie zdarzyło, bo nie było jak, ani nie było okazji. No, rozumiem. Ja nad nasze polskie morze jeździłam z rodzicami często, jak byłam dzieckiem. Ale no... Stare czasy.
Shepherd. Statuetka tego. Boże, pogromcy owiec. No, pasterza. Myślałaś kiedyś, żeby stworzyć swój custom level Tomb Raider. Myślałam, ale to zajmuje bardzo dużo czasu, którego nie mam, Kruger, niestety. I nie mogę na to poświęcić. Trzeba byłoby się tego nauczyć przede wszystkim. To nie jest taka prosta sprawa. Ja nie chcę jakby na to przeznaczać czasu za bardzo. Także niestety nie. Tu coś jest oprócz tego, że to można otworzyć. Dobra, jest zapalony kominek, w ogóle też ciekawe. Pulcheria. Zobacz na swój portret. Wyglądasz bardzo dobrze na nim. Bardzo podoba mi się poza. Twoja matka traktowała mnie z, nie wiem, delikatnością. Więc nie uciekałem. Okej. Okay. To było słodkie. Pulcheria ma swój portret. I like to sleep on the chair. Are you sure you want to investigate and not read a book by a fireplace? Jesteś pewna, że chcesz przeprowadzać śledztwo zamiast, nie wiem, czytać książkę przy kominku? No, śliczny był. Fajnie, że jeszcze są ludzie, którzy tworzą customy. No, też się cieszę bardzo, Kruger. Dasz certyfikat Shepherd Station. Oj tam, oj tam. Nie, ptaszek umarł. Kanarek jest martwy. Cookie crumbs are laying near. I take some crumbs with me. Aha, czyli zabrała te ziarna. Żeby zobaczyć, czy nie ma trucizny. Ale jak ja mam to sprawdzić? No tu coś jest. Aha, tu jest guzik. I'm sweet with missing button. To ten koleś tam umarnięty w grobowcu nie miał guzika chyba. To jest jakaś kolejna statuetka. Shepardess. Pogromczyni owiec. Watson zdaje się niezbyt być detektywem. Kruger, nie wiem. To trochę prywatne pytanie. Ciężko mi na to odpowiedzieć teraz. Music roll is inserted here. Mogę zagrać coś? A pianola. Pianola? La la la. Dobra, idziemy guzik przyszyć. Nie wiem. Chociaż nie, bo mamy jeszcze do zwiedzenia pomieszczenia tutaj. Boże, zapomnę o tym. Będę grać następnym razem. No, w sumie mam kocie dzieci. Racja. Racja, kocie dzieci. Są jakieś rzeczory, których nie mogę zabrać. A znalazła tą perłę. Jedną perłę. Kawę znalazłam. W takim słoiczku. To też pewnie będę... O, nóż. Zagrajmy temu Szkotowi, to powie, że jesteśmy lepsi od niego. No w sumie mogłoby tak być, tylko że on tu chyba nie przyjdzie. O, jabłka. Ciocia lubiła jabłka. Nigdy nie piła kawy ani herbaty. Aha. Ciekawe, co piła? Wino? Może ciocia lubiła sobie popić? Znowu perła. Ja chyba kilka tych pereł muszę znaleźć. Napkins and candles.
Really like sweets, but I don't feel like eating now. Aha. Nie możesz zabrać tych słodyczy ze sobą? I nie wiem. Tu coś jest. Broken cup with brown liquid resid. Smells like coffee. It needs to be checked for poison. Okej, czyli to musimy sprawdzić znowu na truciznę i to jest prawdopodobnie kawa. Jakiś popsuty kubek, nie? Sztor! Jestem duchem, ale wciąż boję się szczurów. Wciąż boję się szczurów. Ej, zapal tą świeczkę. Znowu perła. Tu coś mogę? Tu mogę zabrać cukier. Już zbieramy dziwne rzeczy naprawdę w tej grze. Tu mogę wyjść? Nie. Dobra, tu wychodzimy stąd. Chlała pewnie, pamiętajcie o interpunkcji. Cieca wiecznie chodzała nawalona jak stodoła po zbiorach. O matko. Użyj kota na szczurze. O, pracel się obudził. Gdzie byłeś? Jak ja mówiłam o tobie. Ale nie ma tego... Ej, ja też szczur uciekł! Jak ja mam użyć kota na szczurze? Dobra, tego nic. Wiem, że głupia sprawia, ale serio mi się przysnęło. Nie no, nie szkodzi. Domyśliliśmy się. O, tutaj też można kota posłać. Regenerował zdrowie. No, oczywiście. O, jakiś list wypadł. Mam nadzieję, że znalazłaś Pulcherię. Jeśli pokażesz jej jakiś item, powie ci, jak go użyć. So wanted to ask you to find and collect my bracelet. Aha, chciałam cię poprosić, żebyś znalazła moją bransoletę. Przez przypadek jakby się złamała i perły potoczyły się i jakby straciłam ją. Czyli do tego są te perły. Czyli jak pokażę jej jakiś item, to ona mi coś powie o nim? Pers. Aha, super! Dedukcja! Obgadywałaś mnie? Tak, obgadywałam cię. Nie miał sny erotyczne, Boże. Rusty button. No one in the house had such... you need to find out who it is. No ja wiem, co to jest. No dobra. Czyli możemy pokazywać itemy. A tu? Wow! Gdzie ja jestem? Co to jest za miejsce? Duchy mogą przechodzić przez lustra. Jednocześnie, jednak lustra w domu... Boże, therefore the mirrors in the house of the dead are covered. Nie wiem, są zasłonięte? Każdy dom ma taki pokój. Który jest zbudowany z, nie wiem, aury obiektów mrocznej przeszłości. Nie mam pojęcia, co ten kot mówi. Excalibur po lewej, Artur pewnie zgubi. Masakra! Ej, to miejsce jest tak ogromne, że ja już się zgubiłam, nie? Ja przyszłam stąd w ogóle, czy stąd? Czy stąd? Ruby necklace for the holiday and lost it for this cruel stepmother killed me. Aha, to się zabił. Since then I have been looking for a necklace, but I cannot find it anyway. Czyli szuka swojego naszyjnika. Jezusicku, przecież to ma milion przejść po prostu. Co za dziwny miecz. Ten miecz należał do twoich przodków. Okej.
Jest dużo luster. Bo każdy prowadzi gdzie indziej. O, pocket mirror. Aha, czyli mogę się teraz ruszać wszędzie, bo mam to lusterko. Aha, czyli przenosić się bezpośrednio do tego pokoju mogę. Nie, się tak groźnie patrz. Co ten kot mówi? Wiesz, Aniu, jeśli słyszysz, jak mówią do ciebie koty, to raczej się do tego nie przyznawają, że się to źle skończy. Nie. Aha. Jest tak, jakbyśmy byli... O boj. Mogę wrócić. Gdzie jest powrót? Tu? Mam nadzieję, że tu. Jezus Maria, wylądowałam gdzie indziej. Ach, moje ulubione nowelki horrorowe. Super. Przesna Ania obsługująca mapę. Ojej, tu można rozsłonić. Jest ciemno. To jest kotek. Aha, czyli to jest jej pokój. To są jej sukienki. Gotyckie nowelki. Aha, to jest zamknięte i potrzebuje klucza. Super, masz zamknięte biurko. Aha, tu też można przejść przez lustro. Nie chcemy już przechodzić przez to lustro. This is sensational magazines. Mom forbade me to read them. She believed that a respectable girl should be not be reading horror for a penny. Okej, czyli mam jakieś magazyny horrorowe i mama jej zabroniła, bo się nie czyta takich beznadziejnych horrorów za jednego pieniążka. O, mam klucza! Znalazłam perłę. Matko. Już nie chcę. Wszyscy tutaj mam 18 lat, o nie. O matko, to jest jakiś Frankenstein. Jakiś Frankenstein. Tu zaszedł. Nie, nie chciałam do lustra włazić. O Boże, wracaj tam. Ja pikol. Dobra, jak już tu jesteś, to otwórz to. O, mój pamiętnik. Oscar, our artist is very handsome. Nasz artysta jest bardzo przystojny. Myślę, że się w nim zakochałam, ale on nie zwraca na mnie uwagi. O nie. A, 10 maja. Zauważyłam, że stara guwernantka patrzy na artystę w dziwny sposób. Okej. Okay. Tata chodzi bardzo smutny ostatnio. Martwię się o niego. Mam nadzieję, że nie zachorował. Mama z drugiej strony jest bardzo, nie wiem, pobudzona. Nie ma nie czytać. Oj tam. Ja lubię czytać pamiętniki. Dzisiaj Lokaj poszedł na cmentarz. Z jakąś gazetą? Jestem ciekawa, co on tam szukał. Okej. Okay. Czyli tyle. Mamy dostęp do pamiętnika. To było to lustro nieszczęsne. Dobra, wychodzę stąd. Jestem ciekawa, gdzie ja jestem w ogóle.
Aha. Czy tu chodzi lokaj? Nie mam pytań. Super. Dobra, słażę stąd. Czyli on był na górze tutaj, ale ja nie zbadałam wszystkich tych pomieszczeń. Przecież ładną fryzurę ma ta nasza człowieczna postać. No. Się wystraszył. Ale nie wiem, czy to mnie jakoś pokarało, że on się wystraszył. W sensie... nie rozumiem. O, tu skończyłam ostatnim razem. Tu bym chciała zbadać to miejsce. Something heavy here. Aha, czyli tu coś muszę położyć pewnie? Globus z mapą. Powinniśmy w ogóle zaraz kończyć swoją drogą. Aha, tutaj znowu świeczka zmienia kolor. Don't need this book. Aha, super, dzięki kocie. A nie, nie. Myślałam, że to coś... aha. Bust of Cicero. O nie, ja będę zagadkę jakąś rozwiązywać. Z jakimiś Sokratesami i innymi. Nie, bo tu się nie da nic postawić. Tutaj też nie. Tutaj tylko... aha, bo można na tym... no dobra, to jedno albo drugie. Wydaje mi się, że... no kurde, kocie! Doesn't match. Aha, czyli jednak tu. Myślałam, że mają być twarzami odwróceni. Chyba muszą, no. Dobra, jakieś tajne przejście znowu. Że trzeba go było dednąć, by z nim pogadać. O nie! Okrutne! Da się pogłaskać kota? Nie, tylko można chyba z nim rozmawiać. Aha, tu można wyjść. Tu coś jest. Oh my gosh, jakieś tajne przejścia. Laboratorium, to tu pewnie będę mogła badać trucizny i te sprawy. Aha, zebrałam znowu jakiś przedmiot dziwny. Ja picole. Leyden jar. No, I have a source of electricity. Aha. Spoko. Phonograph. It's used to listen and record audio clips. Phonograph. Spoko. O Boże. Dobra, ja stąd wychodzę zaraz. No, gdzie idziesz, kobieto? To też jest lupa. Jest jakiś koleś? Something is missing. Nie, to jest chyba jakaś kukła. Boże drogi, dobra, jestem zgubiona całkowicie w tej grze. Zapisujemy to i kończymy. Ania, czy? Cześć, WJ. Będziemy już kończyć. Myślę. No, trochę się wydłużyło w sumie, bo... rzadko robię tak długo, ale się wciągnęłam trochę, tylko że już jestem trochę zmęczona i trochę nie chcę mi się myśleć za dużo trochę w jednym zdaniu. O Boże. No, tak na koniec trochę. Ach. No, ale mi się grało całkiem fajnie, nie wiem jak wam się ta gra podobała. Tylko, że jest strasznie dużo przejść i strasznie dużo lokacji do ogarnięcia na jeden raz i... ojej, ile dostałam osiągnięć w ogóle w tej grze. Czemu dostałam tak dużo osiągnięć w ogóle? 17 osiągnięć dostałam na jedną rozgrywkę. Kosmos. W każdym razie, no, myślę, że może moglibyśmy sobie ją kontynuować, jeżeli będziecie chcieli. No, kitkut słodkie jest.
Jestem ciekawa w sumie, co się faktycznie stało z tymi rodzicami. Nie, nie jest 100, jest 46 osiągnięć w tej grze. To jest dużo. No. Możemy kontynuować. Dobrze. To w takim razie myślę, że zrobimy rajdzika. Jak tam ktoś jeszcze robi streamki? Tak, Teo robi z Drake Hollow. Jeśli macie ochotę popatrzeć, to zapraszam was do Teo. A, przepraszam, Sebuś, nie zauważyłam. No, a ja dziękuję wam bardzo mocno za to, że byliście i zapraszam oczywiście na kolejne streamki. Jutro będzie na pewno, także trzymajcie się i do usłyszenia. Pa! Słodkich snów i że was duszki nie straszyły. Pa!